jak tam ma się twoje serce? Czy jest wolne, czy zajęte? No wolne, co ja mam tu mówić? Jakby wiecie... Nie zdziwiłaś mnie. No wiem, w sensie relacje są skomplikowane, wszyscy to wiemy i niech tak zostanie. Na razie jest wolne. Ale ty z Dominikiem udawałaś związek, czy tam coś było? Nie, my byliśmy przyjaciółmi bardzo długo. Byliśmy przyjaciółmi. No ale tam randkowaliście sobie, to zmierzało ku związkowi, czy jak? Powiem tak, spędzaliśmy bardzo dużo czasu razem i jakby to był mój na tyle najlepszy przyjaciel, że ja nawet jak z nim spędzałam czas, to nie czułam jakby jego obecności, że mnie nie drażnił, w ogóle nic. To czemu nie jest twoim chłopakiem, jak taki super jest? Dzięki za to pytanie, wiesz? Ludzie są ciekawi. Czemu? No, niektóre, jakby tak, na niektóre decyzje po prostu potrzeba czasu, a ja też jestem osobą, która bardzo, bardzo długo, dużo czasu potrzebuje, żeby tak złapać full zaufanie do kogoś. Aż się zaczerwieniłaś. Ej, może przerwij. Czego ci życzyć na święta, powiedz lepiej? Kurczę, no... sukcesów cały czas i żebym w końcu była z ciebie zadowolona. A nie jesteś? Nie, ja mam coś takiego. To jest bardzo przykre, ale cały czas mam tak, że nieważne co bym zrobiła, to cały czas czuję jakiś taki niedosyt i chciałabym poczuć moment w życiu, gdzie po prostu będę w końcu taka spełniona. Wiesz, o co chodzi? Dobra, a który twój sukces, który już miałaś, spodobał ci się? Że miałaś tak, że usiadłaś sobie i mówisz, no Patrycja, ty to jesteś. Szczerze, to był moment, kiedy nagrywałam moją pierwszą solową nutę. Wow, mega. I ja się czułam wtedy najlepiej na świecie, tworząc po prostu coś takiego w 100% mojego. I to był ten moment, że po prostu jak po paru, nie wiem, tam chyba tydzień minął i wbił milion, nawet nie wiem, czy nie mniej. Potem patrzę 2 miliony i to był moment po prostu, w którym tak się mega cieszyłam, doceniałam wszystko, co się dzieje dookoła i tak spojrzałam na to, mówię, nie no, wow, mega, no super wyszło. Ej, bo ty sobie umniejszasz, tak? Zawsze. Ja... I tak się batujesz, krytykujesz, że wszystko w sensie, źle. Bo to widać? Nie, bo to mi powiedziałaś, więc dlatego pytam. Nie, widać, dobrze ukrywasz, ale... Umniejszam sobie, bo mnie czasem moje ambicje przerastają, szczerze, i mam... No stąd się bierze ten taki mój niedosyt ciągły, nie? Więc umniejszam sobie, nie ukrywam tego, nie powinnam, bo nie powinno się tak mówić, ale no... A jest jakaś osoba, która jest z tyłu i ci mówi zajebiste? Moja mama zawsze stara się mnie tak hajpować. Mamy, tak. Są super. A mama komentuje ci filmy? Tak. A co mama powiedziała o Natsuword, jak wypadłaś? No nic, jakby ona akceptuje moje decyzje. Ja też... Ale o tym filmie ich. Co oni na ciebie, Patrycja, nagrali, nie. Ja im napiszę. Ona powiedziała, że kurczę, znowu jakieś dramy. Dokładnie to powiedziała. Jakby podjęłam tą decyzję sama i no i zaakceptowała to, ale no obejrzała ten film i tak spojrzała, no i mówi, no że znowu dramy. No nic konkretnego, bo moja mama mnie zna najlepiej na świecie i no i co bym mogła powiedzieć, nie?